Zdziwisz dom. Dom, tapety, tapety na klatce są dobre. I taka wanna. Duża, normalna wanna. Nie mów, że się wykąpię. A co, pani czuje się zmęczony? Tak. Jak chcesz, to możesz wracać. Super miejsce na zimę, no. Jak rzeka zamarznie, to trzeszczy jak w kinie na jagódkach. Ekstra. Chyba nie zdążymy. Ona mieszka koło takiego żółtego mostu. Taki tyk. Co? Belki taki. Żelazny. Tak myślę, ale mogę się mylić, nie? W końcu to 10 lat. Dla mojej główki 10 lat to ho-ho. Ale żółty był. To wszystko, co pan pyta w diatryzmie? W końcu ile tu może być żółtych mostów? Na pewno tu. Widzisz te krzaki? To się opalałam, nie? Ławki są takie same. Widzisz te okna? I co? Widzisz? Proszę, niech pani siada. Farba. Słucham? Farba, taką mam ksywę. O. To w czymś przeszkadza? Nie, nie. No to jaki ma pani problem? Trzynasty, może 14 tydzień. Ciąża niska, bez zagrożeń. O tak, droga pani. W tych sprawach jestem fachowcem. Szkoda, że nie on.
Co? Co jest? Co się stało? Spokojnie, zaraz do ciebie wyjdzie. Przepraszam, że tak, ale wiecie, jakie dzisiaj czasy. Siadajcie, tu możemy pogadać bez świadków. Kobitka, z którą pracuję, jest zupełnie nowa i dlatego... No, sami rozumiecie. Ale tu możemy wszystko omówić. Co wszystko? No przyznasz, że jest trochę do obgadania. W końcu to 14 tydzień. Przede wszystkim finanse, bo... Ja mówię otwarcie, że teraz to jest droga zabawa. Nawiasem mówiąc, gdyby nie te glany, to bym się nigdy na to nie pisał. Farma. Na pierwszym. Ale ja chciałam tylko skonsultować. Za drogo? Maleńka. Nie znasz rynku. W Czechach to byście dopiero bulnęli. 20 baniek za poród? Żartownić. Niżej 18 nie skrobię. Zostaw go. Co jest? Ty bucu. To my tu po pomoc, a ty zeskrobać, tak? Tak powiedziałeś? Zeskrobać. Zeskrobać! Cyp! Cyp! O co ci chodzi? Nie wiesz? To pomyśl. Cyp! Ile razy mówiłem, że doktorka trzeba przycisnąć? No! No ile razy? Że inaczej nie da rady. Że damy dupy. Jak w Kielcach, jak w Bytomiu. Przecież ten gość się modlił, żeby tylko nikt za ścianą nie usłyszał, o czym gadam. Krzyknąłbym jeszcze dwa razy. Skrobanka! I by był gotowy. Taśma! Czemu nie pokazałaś mu tej cholernej taśmy? Zapomniałam włożyć kasety. Pięknie. A ile ci dał? No pięknie. Bardzo ładnie. W każdym razie ja... Pakuję manatki. W końcu to nie jest mój dzieciak. Cyp! Cyp! W tym mieście jest tylko jedna rzeka, nie? Celina? Celina! Cud, że cię poznałam. Intuicja. Tak.
Intuicja jakaś. To za spotkanie po latach. 10 latach. Bo, nie mogę. Więc jak mówiłam, babka wyprowadziła się 5 lat temu do bloków. Oczywiście wszystko waliło. Przyszła komisja i musiała. Nie chciała, ale musiała. Także na naszej ulicy tylko my się zostali. I Lindy. Nie pamięta pani gdzie? Nie pamiętam. Zaraz to było na Skłodowskiej albo Koperniku chyba. Coś na Kopernika. Ale nie dam głowy. No ja kończę technikum. Gastronomia. 5. rok. Muszę bar prowadzić albo McDonalda. Lepiej bar. A ja do 3. Na torty. Kawiarnia, jak się dobrze wżyje. No także życie się stabilizuje. Też mam chłopca, Marka. Jest w wojsku, ale jak wyjdzie, to się pobierzemy. Dobry jest, obrotny. Nie pije dużo. Przystojny. Przystojny. No a ty? Co u ciebie? W porządku. W ciąży jestem, 3. miesiąc. No to świetnie. Co się tak wystraszyła? Może ty jesteś? Mamy koniec XX wieku i panienek bez ślubu nie palą na stosie już, nie? Trzeba przełamywać tabu. Gdzie nie idę, co? A ty jesteś taki sam, nie? Powiedz mi, mógłbyś tutaj uczciwie, przy stole, porozmawiać o seksie? Nie. Bo jesteś tchórzem. No. Musisz się przełamać. Nic nie muszę. Jesteś fanatykiem, po prostu fanatykiem, rozumiesz? Na widok gołego tyłka zakrywa oczy, a w nocy ogląda świerszczyki. Nie zamykam oczu. Zamykasz. Nie. Ale się wstydzisz. Wszyscy się wstydzicie. Jakbyście nie... Hipokrytą. Hipokrytą! Na weźcie nie mógłbyś pracować nawet jako kelner. Nawet jako kelner, bo byś się bał laski bez majtek, rozumiesz? Albo wymalowanego pedzia. Byś się przestraszył po prostu, zemdlałbyś, rozumiesz? A ja widziałam w takim amerykańskim filmie, widziałam jak babka w knajpie udawała orgazm. W knajpie orgazm, rozumiesz? I co? I co, wyrzuciłbyś ją? Ty byś ją wyrzucił, co? Wyrzuciłbyś mnie? O kurwa, coś mi odbiło. Chyba zostanę aktorką. Fajnie było. No, fajnie. Naprawdę fajnie. Świetne żarcie. Dzięki. No to... Słuchaj... A nie moglibyśmy... zostać na noc? Thank you.
Wstyd, woda się kończy. Woda się kończy, jak chcesz, to chodź. Co? Wstydzisz się? Tego nie było w umowie. Ty? Może wolisz chłopców? Wolisz chłopców? Może. Mnie jest wszystko jedno, nie? Ale wolałabym wiedzieć. Podoba ci się Apolonia imię? Polcia. Polka. Albo Antonina. Mogłoby być ładna, nie? Wysoka. Spokojna. Bez ich pojebania jak ja. Co by znajdziemy babkę, nie? Syp. Syp. Thank you.
Kończy się. Po prostu. Budzę się za pół godziny. 5 minut myślenia. Zasypiam. I odna. Do tego horoskop mam krew pod i łzy. Ryczeć się chcę. Krew pod i łzy. I upadek. Napiszę do fabryki. Dają włosy, proszę bardzo. Każdy kozi mocz. Ciszej! Ty chciałeś za to płacić? Za te gwiazdki. Śniadanie do łóżka. Ciszej do jasnej cholery! Co? Dajcie mi córka! Języków się uczy. Nie bądź dzika. Przylał ci ktoś, czy... Limo. Nie mieszaj się. Pusto. Farba, pusto jest, chodź. Pusto, słyszysz? No idziemy.
No jak ty sobie to wyobrażasz? Jak ci mam pomóc, no? Jak? Kasy nie ma, mety nie ma, jeść nie ma, spać nie ma, żyć nie ma, nic. Bachora mam. Baby. B. Be... Fatalnie trafiłaś. Faceta se znajdź. Znajdź co faceta. Od konfekcji. Albo z kiosku. Taki ci nie uderzy, jak nie będziesz chciała. Oni lubią takie ty. Cyp! Ona nic nie kuma. Co za ciężka kobieta. Nic, nic! Po prostu się odpierdol! Proszę siadać. Farba. Iwicz. To moja ksywa. Rozumiem. Ile pani ma lat? 18. W konkretnym celu. Trzynasty tydzień, może 14. Na pewno? Na pewno. Proszę się ubierać. Ja nie mam rodziców. Przepraszam. No i co teraz będzie? Dziecko. No tak, ale nie wiem, co robić w ogóle. Gdzie pani mieszka? Nigdzie. Ojciec. Dziecko. Jacek? Urodzę dziecko i co? Za co dam mu jeść? W co go ubiorę? Proszę nie płakać. Nie płacz, spróbuję ci jakoś pomóc. Co? Mam trochę zaoszczędzonych pieniędzy, więc...
A Jacek stoi na korytarzu, można by z nim pogadać. Może da się to jakoś... Idziemy. Już? Już, Dubku, już. No, zawsze taki mądry, nie? Wie co i w ogóle. Inteligencja, że po prostu mistrzu świata. A jak się obrazi, jak coś nie tak, zaraz gadanie na 9 miesięcy. Patrzy i patrzy. Patrzy. Dam jej bułę, co? Bo tak patrzy. Ty! Daj na ją tu! Pijemy. Ciaciunes, dział po warkicy de vesa. Warkicy de vesa tumenca, aż warkaj pez zachtyława. Odoj, narciuwawa. Narciuwawa. Dobra. Ty. To dla ciebie. Bierz, więcej nie ma. Mam zawsze. Adydawacy rososz rakhava. Dżinaf misztokaj rakhava. Na przełępę smanca. Na hantuga. Sigujde. Dubskim, zanim się obudzi. Ja medias? Coś ty, dubku, narobił! Wstawaj! Nie wyczuł! Nie ma nikogo o takim nazwisku. Jak to nie ma? No nie ma. Musi być. A żyje? No chyba żyje.
Na pewno żyje. Powałka. Powałka. Helena. Hela to Helena, nie? Jest Maria, rocznik 46. Żaneta, rocznik 84. I Weronika, ale Weroniki już nie ma. Heleny nie ma. Takie domy na Jagodowej, co je wyburzyli, no, koło rzeki. Z gankiem takie. Kiedy wyburzyli? Wyburzyli. Takie rzeczy to w ewidencji. Byłam, ale nie znaleźli. I co do tego? Czego się czepiasz? Ja się ciebie czepiam? Czepiam się, że bijesz ruskimi perfumami? Czepiam się, że jesteś rudą za szybki? Nie. Babci nie ma. Ale jest balanga! Wiesz, że nie, że do widzenia, że ja jestem głupia, no czy i do co? Widzenia, ja nie ale rozumiem. Co to jest? Ja nie rozumiem takich ludzi, takiego gadania. No ja też nie rozumiem. Nie rozumiem. Ja też nie rozumiem, bo to jest idiotyczne. To jest... Strach po prostu. Ja ale przed czym strach? Co, przed facetami? Przed kościołem strach? Co ty się dziwisz? Ja się boję. Wszyscy się boją facetów. Kto się nie boi? Co ty się dziwisz, stara? Przecież oni są wychowani na takich murach. Dobrze, ale murzyn, dredy, czarność, przekonywane. Czy dzieci są powiązane? Czy co, ja też. Ja go lubię. Cię. Dlatego, że jest czarny. Kto? Krawic. Nie, nie, nie dlatego, że czarny. Komu pisał? Źle gra. Murzyn źle gra. A co, ty jesteś rasistą? Dlaczego? No bo mówisz czarny, jakby to było gówno. A skąd ty wiesz, jak ja mówię o gównie? Ale mówisz czarnuk, facet, no mówisz czarnuk, po prostu to coś jaka czyściutka. No ale jak nie czarny, jak czarny, no czarny jest, no. To jest filozof przecież, no. Wiecie, po czym poznać, że do drzwi puka wokalistka? Powiedz. Bo nie wie, kiedy wejść. Stary, a ciebie ktoś zaczepia, że jesteś gruby albo chudy?
Albo że jesteś katolik? Jesteś katolik? Jesteś? U, jest, jest, jest. Przecież wszyscy się czepiają. Kto? Wszyscy. No kto? Wszyscy. Nikt. Nikt? Bo was jest za dużo. Ilu jest Żydów, ilu jest buddystów, jujejczowców, a ilu jest was, katolików? Nie pan. Słyszysz, co mówię? To wolny kraj, co? Przynajmniej ten pokój. Ale ona jest w ciąży. No i co? Słyszałem, że wy też. Co? No. Będziesz przy porodzie? Nie. Chyba nie. Ja będę. Raczej będę. Chociaż szczerze mówiąc, pewnie się najpierw pożygam. Albo zrobię w gacie, nie wiem, albo pobiję lekarza, ale będę. Przecież teraz wszyscy tak robią. Więc pewnie będę. Chociaż pewnie wcześniej dostanę drgawek. Ciało pragnie ruchu. Jezu, mnie ruchamiasz w jednej pozycji, w assanie. Wtedy przestaje zachowywać się jak człowiek. Staje się kamieniem, naturą, rośliną. Tak, jakiegoś dobra, które nosimy w sobie. Może byśmy ją gdzieś położyli. Gdyby wam było zimno. We dwójkę mamy tu spać? Nawet we trójkę. Jak się Farbie znudzi gadanie. Jak chcesz, to położę się tu. Mam się tu położyć. Chcesz? Na kam dziomys? Tchu wystyrka rępa z manga szpery premeni. Albo w łazience. Położę się w łazience. Morawy spes. Zara łezka ma wtód. Parikira w tukę pausaru. No, ne... Pokaż. Te parikiras. Pokaż. Jak chcesz.
Nie, nie. Nie mogę tak, rozumiesz? Nie mogę. Trzeba się trochę poznać, pogadać. Mam w dupie, że wszyscy tak robią, rozumiesz? Może jestem porąbany, ale... Daj na Marman! Nie mogę, rozumiesz? Nie mogę. Rano zawsze chce mi się wyć. Otwieram oczy i po prostu coś jebut, tak no trzepnie. Hare hare rama rama, hare hare hare. Znowu dzisiaj będzie lampa. Jak jej dzisiaj nie znajdziemy, to cała skóra mi zlezie płatami i mi będzie schodzić. Biegów dostanę i w ogóle. Hare 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 hare. Jak zabijali Bukowskiego, to płakałam, nie ryczałam, w ogóle żygałam. Powiedz jej, żeby wstała. I żeby sobie zjadła śniadanie, zanim zniknie. Co znaczy zniknie? Normalnie. Bo ona nigdzie nie idzie. To ci się wydaje, tak? No tak. Zostaje z nami. A z nami, chyba że z tobą. No. Chyba że ze mną. I co, pójdziesz z nią do kina, tak? Na lody z nią pójdziesz? Pójdę. Zobacz, jak ona patrzy, widzisz to? Przecież to jest zwykła kurwa, mamo! Wczasowała się? Cyp, o czym ty z nią będziesz gadał? O czym, gdzie pójdziesz? Gdzie ty znajdziesz robotę? Chyba w jej zawodzie. Jak tak, to przepraszam. Przepraszam. Taśmy. Cyp, zastanów się. Gdzie je dałaś? W plecaku. Cyp, zastanów się, no. Zastanów się! Szukacie dziewczyny? Wiem. Skąd? To jedyny pociąg chłopaka, z którym chcę jechać. Co za to chcesz? Na 19:11 do Elbląga całe i połówkę. Z drugiego, tak?
Mam sprawę. Proszę księdza, mam sprawę. Bo chodzi o to, że ja mam babkę, nie? To jest babcie. I my mieszkamy w Niemcach. Ona mnie tu wysłała. Bo ona miała taką koleżankę z księdza parafii. Całe życie w jednej ławce. Prawdziwa rodzina. I ta koleżanka mieszkała w takich domach nad Odrą, co je wyburzyli. Ja nie mogę jej znaleźć, a muszę. Nie wie ksiądz, za jakiej ona parafii przeszła. Bo w urzędzie nic się nie da załatwić, nic. A moja babcia miała... wypadek ciężki miała. Chciałabym ją zobaczyć przed... Jak nazywa się ta pani? Powałka, takie domy na Jagodowej, co je wyburzyli. Pani Hela? Helena Powałka. To ja wiem, pani Hela sprzątała u nas na plebanie, robiła pyszne serniki. Pani Hela mieszka na Koperniku teraz. Sam u niej byłem dwa razy z opłatkiem. Był ksiądz u niej. Babciu? Babciu, otwórz, to ja, Farba. Marta. Babciu, otwórz. Dobrze jest. Babcia! Gdzie ona jest? Chwileczkę. Jeszcze trochę spuścisz, co? No musisz, no. Beczko. Wszystko, co mamy. Jak? Twoja kasa, nasza sukienka, okej? Okej? Nie masz jakiś tańszy? Nie. Wyjeżdżam do Hamburga. Na stałe. Mam mały bankiecik. Jest dobra wódka, placki, kiełbasa. Wejdziecie? Co? Javesa? Nie, nie. Dziękuję. Dziękuję.
Babciu. Babciu, to ja, Marta. Babciu, to ja, twoja wnuczka. Jak wszyscy. Rak. Jezu. Jezu. Babcia. Babcia. Popatrz na mnie. Pamiętasz mnie? Chodziłyśmy nad rzekę, pozwalałaś się kąpać. Bajki mi czytałaś. Mówiła kiedyś coś o mnie? Wyglądałam wtedy zupełnie inaczej. Babcia, pamiętasz, jak plotłaś mi warkocz? Miałam takie jasne włosy. Takie jaśniuteńkie. Wiktor, zaśpiewaj. No, Wiktor, zaśpiewaj coś. Czelem, czelem. Barwałe romęca.
Łeć, chaj. Nie ociągaj się. Adzie, but? Dzia, but. Parkiraf. Parkiraf, Witor. Nie no, chyba że ćwiczy. Cyp! To alkoholik. Jakbym miał dwa garby, wtedy bym był alkoholik. To młody mówi, że alkoholik. Cyp! Ja nic nie mówiłem. Ja wkijamy. Ja, Wiktor, tam to prakirem. Cyrcho ufa u denpes? Szuka rypen. A łezkę? Ja wesa modelka. A jak spodnie? Ważne, że się jej podobają. Długo się znacie? A co? Idź. Macie gdzie mieszkać? Nie. Masz... Sukienki. Majtki, starszym panom, to by ci pasowało, nie? No pasowałoby. Idziemy. Idziemy. Otwórz oczy. Mogę zostać na noc. Nawet na kilka nocy bym chciała. Mogłabym ci pomóc zrobić porządek, czy pozmywać. Ona już nie śpi? Ona już nie śpi. Ona już nie śpi. Naprawdę. Ona nie śpi.
Ja... Przecież ja nie mogę być sama. Przecież ja jej potrzebuję. Przecież... Ja muszę z kimś być. Dlaczego ona mnie tak zostawiła? Ja nie jestem lekarzem. Ja jestem dentystą. Idzie zima, ja będę miała dziecko. Ja tak na nią liczyłam. Dlaczego? Ja nie mogę być sama. Ja muszę kogoś mieć. Ja muszę kogoś mieć. Ja tak na nią liczyłam. Tak, kogoś potrzebuję. Dlaczego mnie tak zostawiła? I co? Wszystko już okej? Włosy mnie bolą. To się zdarza. Na klinice dadzą jakieś leki. Cyp? Cyp!
Farba? Farba! I co? Gdzie oni są? Chodzę, szukam, wołam. Chyba zmienili plany. Tak sądzisz? No. Ale poszukam ich, nie? Farba! Farba! Cyp, jesteś tam, prawda? Cyp.